Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o moim zdaniem bardzo ciekawym zagadnieniu, mianowicie o tym, jak bardzo człowiek nie pasuje do reszty stworzenia. Zapraszam. Będzie to materiał raczej z gatunku apologetycznych i też bardzo zachęcam tutaj wszelkiego rodzaju myślicieli, komentatorów z zupełnie innych baniek informacyjnych do dyskusji na ten temat. Uważam, że jest to faktycznie bardzo ciekawy temat do dyskusji, w przeciwieństwie do większości tych poruszanych przez ateistów, nihilistów i innych, to znaczy tych, które zawsze się pojawiają, typu o, Pismo Święte pozwala na niewolnictwo, a tutaj w Piśmie Świętym są jakieś okrutne fragmenty, a w Piśmie Świętym Bóg Starego Testamentu jest jak taki każdy inny narodowy Bóg wszystkich innych sąsiadów Izraelitów. Na te rzeczy już odpowiadałem wielokrotnie. Zachęcam do zapoznania się chociażby z ostatnią rozmową na temat niewolnictwa, Mojżesz a niewolnictwo, czy też uniki katolika, to tak ogólnie w tej materii. Uważam, że te tematy są stosunkowo mało ciekawe, to znaczy wynikają z pewnego kluczowego błędu jakby na poziomie zasad. Natomiast są bardzo ciekawe rzeczy, o których moim zdaniem właśnie osoby z różnych baniek informacyjnych powinny ze sobą dyskutować. I moim zdaniem właśnie takim tematem jest to, jak bardzo człowiek nie pasuje do reszty stworzenia. Otóż, jeśli teraz założymy, że nie ma jednej pierwszej przyczyny, że nie stoi za nami intelekt i wola, że nie zostaliśmy stworzeni w konkretnym celu, my jako ludzie, jeśli założymy, że jesteśmy tylko i wyłącznie przypadkowym wynikiem ewolucji. Jest to założenie przyjmowane przez ogromną część społeczeństwa, w Polsce może mniejszą, natomiast na świecie jak najbardziej jest to założenie bardzo powszechne, również wśród wielkich naukowców pokroju pana Dawkinsa, na przykład Richarda Dawkinsa. A więc pogląd bardzo popularny. Człowiek jest tylko przypadkowym wynikiem ewolucji. Jeśli przyjmiemy ten pogląd, to moim zdaniem podstawowe pytanie brzmi, dlaczego my tak bardzo nie pasujemy do całego stworzenia? Dlaczego ten człowiek tak bardzo nie przypomina tej małpy? Oprócz oczywiście pewnych biologicznych podobieństw, bardzo znaczących biologicznych, bardzo znaczących genetycznych podobieństw, no to jednak dlaczego my potrafimy abstrahować? Dlaczego my potrafimy, poznając różne poszczególne jednostki, wyciągnąć, poznając Sebastiana, Karinę i Brianka i Jessica, potrafimy abstrahować z nich ogólną ideę człowieka, pojęcie człowiek, zbiór pewnych właściwości, które jest wspólne wszystkim tym istotom i potrafimy stworzyć to pojęcie człowieka, pojęcie sprawiedliwości, pojęcie miłości, pojęcia ogólne, niematerialne, pojęcia, które realizują się w konkretnych osobach lub w konkretnych uczynkach, ale jako takie są niematerialne. Posiadamy tą wybitnie niematerialną zdolność abstrakcji. Po co nam ona by była, gdybyśmy mieli być tylko przypadkowym wynikiem ewolucji? Czy ona nam w jakiś sposób ewolucyjnie pomogła, czy ona sprawiła, że jesteśmy ewolucyjnie lepsi, silniejsi? Jeśli mielibyśmy być tylko przypadkowym wynikiem ewolucji, to dlaczego mamy w nas głębokie, naturalne pragnienia, które przerastają zupełnie cały ten świat? Jak można to wyjaśnić, że człowiek pragnie wieczności? On nie pragnie tylko życia, on pragnie wieczności. Jak można to wyjaśnić, że człowiek pragnie tej absolutnej sprawiedliwości, tej, której tutaj na ziemi osiągnąć nie można? Jak można to wyjaśnić, że człowiek pragnie tego szczęścia nieprzemijającego, tego szczęścia bez cienia przemijania, tego właśnie wieczności, tego wiecznego trwania? Przecież każdy człowiek tak bardzo tego pragnie, aby trwać na wieki, właśnie nie tutaj na ziemi, gdzie
człowiek jest poddany pewnym cierpieniom. Dlaczego my nieustannie marzymy o wieczności? Dlaczego to my jako ludzkość, tak, to się nieustannie gdzieś tam pojawia. Człowiek może to wypierać, ale zasadniczo jest to głębokie, naturalne pragnienie. Ewolucja takich pragnień nie produkuje, bo one są, byłyby z jej punktu widzenia kontrproduktywne. Jakie ma znaczenie, jaki ma cel pragnienie, którego się spełnić zupełnie nie da? Mamy naturalne potrzeby, które da się spełnić, to znaczy gdy czuję potrzebę, żeby się podrapać, to dlatego, że trzeba coś tutaj zrobić, dlatego, że skóra wymaga, potrzebuje czegoś, potrzebuje tam jakiejś zmiany, natomiast nie czuję potrzeby, żeby podrapać się po wątrobie, dlatego, że takie pragnienie nic by nikomu nie dało, takie pragnienie nie byłoby zupełnie z gruntu niespełnialne, niekorzystne pragnienie, no i ono by tylko człowiekowi przeszkadzało, zamiast mu pomagać. No i pragnienie wieczności, nie długiego życia, nie pragnienie po prostu przekazania materiału genetycznego, tak, to jest z punktu widzenia ewolucyjnego zupełnie oczywiste, ale pragnienie mojej osobistej wieczności, pragnienie tego szczęścia bez przemijania, bez cienia. Dlaczego takie głębokie ludzkie pragnienie w naszym sercu jest? Skąd ono się tam wzięło? Jak ono mogło być prostym, jak ono mogłoby być prostym wynikiem procesów ewolucyjnych, mutacji i doboru naturalnego? I o ile myślę, że można by powiedzieć, że te pragnienia głębokie, naturalne pragnienia, a niespełnialne pragnienia, jest ich więcej, to pragnienie poznania, którego tutaj na Ziemi nie da się spełnić. Im bardziej człowiek poznaje, tym bardziej dostrzega, że tak wiele jeszcze nie poznał, tym lepiej widzi, że jeszcze tak wiele stoi przed nim otworem, że tak wiele jeszcze jest dla niego tajemnicą. I właśnie gdy się specjalizuje w jakiejś dziedzinie, to mnóstwo dziedzin w ogóle nie ruszył, a i w tej dziedzinie widzi, jak bardzo jeszcze wiele nie poznał. Mamy mnóstwo takich głębokich, naturalnych, fundamentalnych pragnień, zupełnie niespełnialnych w tym życiu. I być może można by je tłumaczyć taką ekstrapolacją tych takich naturalnych, biologicznych pragnień. To znaczy mamy pragnienie głębokie, duchowe, można powiedzieć, ogólne, ponadczasowe pragnienie szczęścia, nieprzemijającego, wiecznego szczęścia. Mamy je dlatego, że po prostu naturalnie, czy to za dużo powiedziane, jest, można by je postrzegać jako rodzaj ekstrapolacji takiego naturalnego, zwierzęcego, można powiedzieć, pragnienia pewnego spokoju, pewnego szczęścia, przeniesionego na wieczność, dlatego że my jesteśmy w stanie ją poznać. Czyli w tym momencie, gdy stajemy się zdolni poznać wieczność, zdolni poznać ideę wieczności, także coś może być nieskończone, z racji, że możemy to poznać, to tam właśnie umieszczamy niejako to, co jest dla nas piękne, szczęśliwe, to, co powoduje w nas szczęście, i w ten sposób jakby dochodzimy, tworzymy taką ekstrapolację tego, co tutaj pozytywne w tym życiu, do wieczności. Myślę, że można by tak zinterpretować te pragnienia, tylko że to nie wyjaśnia tego, że my je mamy. To nie wyjaśnia tego, że my jesteśmy w stanie poznać tą wieczność. Dlaczego ciało i krew, dlaczego my potrafimy poznać ogólne idee, niematerialne idee? To jest kluczowe pytanie. Dlaczego my potrafimy je poznać? Dlaczego my potrafimy wyobrazić sobie wieczność, poznać wieczność jako ideę? Dlaczego my nasze pragnienia przerzucamy na tą wieczność zupełnie naturalnie, zupełnie spontanicznie, jeśli bylibyśmy tylko przypadkowym tworem ewolucji, jeśli bylibyśmy tylko właśnie materią? Czyż z punktu widzenia samej logiki nie należałoby przyjąć, że poznanie tego, co niematerialne, jak idea miłości, sprawiedliwości, że to poznanie rzeczy niematerialnych wymaga jakiejś proporcjonalnej przyczyny w nas, że wymaga przyjęcia jakiejś właśnie niematerialnej zasady w nas, jakiegoś elementu, właśnie czegoś duchowego, rozumu, który jest w stanie pojąć to, co niematerialne. Czyż sama logika nie nakazuje nam przyjąć, że aby zrozumieć, aby pojąć coś niematerialnego, potrzeba mieć w sobie coś niematerialnego? Zasada proporcjonalnej przyczyny. Czy istota, która jest tylko materią, jest w stanie pojąć, zrozumieć, stworzyć w sobie obraz czegoś niematerialnego? Moim zdaniem jest to wysoce karkołomny logicznie eksperyment. Próba przyjęcia tego, że
istota czysto materialna jest w stanie pojąć, zrozumieć, stworzyć w sobie obraz czegoś niematerialnego. Zasada proporcjonalnej przyczyny. Wszystko, co zaistniało, wszystko, co jest, domaga się takiej przyczyny, która jest wystarczająco doskonała, aby wyjaśnić zaistnienie właśnie tego skutku. Nasze niematerialne poznanie, poznanie niematerialnych rzeczy wymaga jakiejś proporcjonalnej przyczyny, wymaga przyjęcia czegoś duchowego w nas. Zwróćmy na to uwagę, że to właśnie to poznanie, poznanie ogólnych prawd sprawia, że jesteśmy tak bardzo inni od wszystkiego, co tutaj na tej ziemi widzimy. To właśnie to sprawia, zdolność zrozumienia ogólnych pojęć sprawia, że człowiek zadaje pytanie dlaczego, że jest w stanie poznać prawa, podstawa nauki. Jesteśmy w stanie wyczytać z rzeczywistości prawa rządzące tą naturą. Człowiek właśnie, to podstawowe pytanie człowieka, dlaczego? Przyczyna, skutek. Chcemy widzieć przyczynę i skutek, chcemy dostrzegać prawa rządzące tym światem. To nas tak bardzo różni od wszystkich zwierząt, od wszystkich istot, które dostrzegamy. To właśnie sprawia zdolność pojmowania rzeczy niematerialnych, zdolność pojmowania praw, zdolność formułowania praw, zdolność tworzenia ogólnych pojęć. To nas tak bardzo różni. I czy nasz drogi ateisto, materialisto, czy nie zadziwia cię to, że człowiek jest do tego zdolny? Wbrew właśnie wszystkiemu, co widzimy na tej ziemi, pomimo tego, że nic innego nie jest tutaj do tego zdolne, my jesteśmy, i to w stopniu zadziwiającym. Czy naprawdę racjonalnym jest przyjmować, że jesteśmy takim zupełnie przypadkowym tworem ewolucji, że jesteśmy tylko i wyłącznie materią, skoro potrafimy zrozumieć rzeczy niematerialne, wyobrazić sobie rzeczy, czy wyobrazić to nie jest do końca właściwe słowo, bo wyobraźnia jest czymś materialnym, ale jesteśmy w stanie pojąć te rzeczy niematerialne, jesteśmy w stanie stworzyć pojęcie rzeczy niematerialnych, czy niematerialne pojęcie, jak właśnie idea sprawiedliwości na przykład. Jednocześnie możemy ich pragnąć, możemy pragnąć wieczności. Czyż to nie jest zadziwiające, że człowiek ma naturalne, głębokie pragnienia, które są niespełnialne tutaj w tym życiu, które z punktu widzenia takiego czysto ewolucyjnego mogłyby być nawet szkodliwe, bo my z punktu widzenia ewolucyjnego powinniśmy po prostu chcieć przeżyć i spłodzić potomstwo. Niekoniecznie pragnienie życia wiecznego, pragnienie wiecznego, niezmąconego niczym szczęścia, pragnienie wieczności niekoniecznie temu sprzyja. To czasami nawet pojawia się jako taki zarzut ze strony ateistów, że właśnie wiara, przez to, że mówi o tym życiu przyszłym, to odciąga tutaj od tej doczesności. W pewnym sensie właśnie te nasze naturalne pragnienia, one w jakimś stopniu mogą nawet odciągać człowieka od tutaj właśnie rzeczywistości materialnej, jeśli tak, to dlaczego one są, dlaczego my je mamy i dlaczego jednocześnie one są czymś tak wyjątkowym? Tym, co sprawiło, że człowiek stworzył technikę, że człowiek tak bardzo się różni od całej reszty stworzenia, że człowiek po prostu rozumie ten świat i przede wszystkim zadaje sobie to pytanie, jaka jest przyczyna tego wszystkiego. To jest nasza wielkość, to że właśnie rozum i wolna wola, rozum, który sprawia, że możemy zadać to pytanie, jaka jest przyczyna tego wszystkiego. Czy przypadkiem to, że potrafimy zadać to pytanie, nie wskazuje właśnie na nas, na to, że jest w nas coś niematerialnego, coś, co jest w stanie zrozumieć to, co jest niematerialne. Jeśli by spojrzeć na nas właśnie jako na przypadkowy twór ewolucji, to trzeba by powiedzieć, że jesteśmy czymś tak szalenie niezrozumiałym, tak szalenie wyróżniającym się, tak szalenie niedostosowanym ostatecznie, tak szalenie innym i tak szalenie obcym w tym świecie, bo właśnie marzymy o tej wieczności, bo mamy te pragnienia absolutnie niespełnialne. Każdy z nas nosi w swoim sercu to wielkie pragnienie poznania, szczęścia, wieczności, sprawiedliwości, pragnienia, których tutaj zrealizować całkowicie nie możemy. Te pragnienia, które są właśnie jak taka dziura w naszej duszy, jak taka dziura w nas, której ten świat zapełnić nie może. Także człowiek będzie się próbował tym zapełnić, a mu się to nie uda. To jest taka myśl, która się pojawia w filmie Apokalipto Mela Gibsona.
myśl, którą on wkłada w usta właśnie tych pierwotnych mieszkańców Ameryki Południowej. Jest to myśl niezwykle piękna, niezwykle prawdziwa. Człowiek, który nosi w sobie te głębokie, niespełnialne pragnienia, jeśli go próbować wytłumaczyć właśnie jako przypadkowy twór ewolucji, to jest to coś absolutnie nielogicznego, absolutne szaleństwo, można by powiedzieć. Bylibyśmy absolutnym szaleństwem tego świata, jednocześnie zupełnie niezrozumiałym, jakby przeczącym w zasadzie proporcjonalnej przyczyny. Bo jak można to wytłumaczyć prostym pochodzeniem, prostą biologią, prostymi mutacjami, doborem naturalnym, to, że przez przypadek powstała istota, która rozumie rzeczy niematerialne, która nosi w swoim sercu pragnienie wieczności, pragnienie rzeczy niematerialnych, pragnienie sprawiedliwości, doskonałej sprawiedliwości, pragnienie pełni szczęścia, niezmąconego niczym innym. Moim zdaniem nieracjonalnym jest przyjmować, że my powstaliśmy na drodze takiej prostej, banalnej ewolucji. Moim zdaniem racjonalnym jest właśnie przyjąć, że jest w nas pierwiastek duchowy i że on domaga się proporcjonalnej przyczyny, przyczyny, która jest przynajmniej tak samo, a powinna być doskonalsza od nas, czyli również osobowej, inteligentnej przyczyny obdarzonej wolną wolą, która była w stanie takie istoty jak my powołać do istnienia w ten czy w inny sposób, już nie dyskutując w jaki sposób to się stało. Ale zasada proporcjonalnej przyczyny domaga się tego, żebyśmy my mieli również racjonalne wyjaśnienie. I myślę, że za spojrzenie na nas w jakby kontraście wobec całego stworzenia powinno nas naprawdę zadziwić i skłonić do tego pytania, czy naprawdę da się nas wytłumaczyć, nasze istnienie wytłumaczyć prostymi procesami biologicznymi. Czy naprawdę da się nasze głębokie, niematerialne, wieczne pragnienia, nasz wieczny głód, głód wieczności, głód poznania, głód sprawiedliwości, czy naprawdę da się to wytłumaczyć prostymi biologicznymi procesami? Zachęcam bardzo do dyskusji na ten temat. Moim zdaniem to jest szalenie ciekawy temat i będę bardzo szczęśliwy, jeśli ktoś z zupełnie innej strony, z zupełnie innej barykady się do tego odniesie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.